zlotu. Carboni był pierwszy, co z maratonu, to chyba wszedł pierwszy. Witam, Dariusz Marciszewski, oddział Pinszów. Mamy dziś lot 520 km średnio, to jest lot czwarty z miejscowości Kablow pod Berlinem. Także oczekujemy lot i myślę, że będzie gdzieś około 7 godzin według tych hodowców i oddziałów, co mieli dzisiaj 3 setki, 4 godziny z hakiem. Także myślę, że dzisiaj to potrwa około 7 godzin, 7 z hakiem. Zobaczymy gdzieś do 40 minut, liczę będą go głębiej. Panie doktorze, to jest przedostatni lot? Przedostatni lot. Za tydzień, już za 5 dni gołębie będą koszowane. Te same, co dzisiaj lecą, będą koszowane, bo nie zostawiłem nic dobrych gołębi. Zostało kilka gołębi, które po prostu są do obsługi lub są wyczerpane. To musiały zostać. Dałem 48 na dzisiaj gołąbków. Z tych gołębi tam, nie wiem, około 15-20 dam na miejscowość, na Sogel. To jest 937 km do mnie. No niech walczą, zobaczymy. No za tydzień ostatni lot z miejscowości, mówię, Sogel, to jest 900, tam praktycznie 40 km. A jak do tej pory loty przebiegały? Jaki to był w ogóle sezon? Sezon, no to mówię, niektórzy się powykładali, niektóre oddziały się wyłożyły już tak w czerwcu. No my tam w miarę jest to dobrze. Wiadomo, zawsze by się chciało lepiej, ale no, początek sezonu był dość, tam dwa loty bez strat, potem już przyszły loty pod wiatr, selekcja. No i zaczęły się trudy, ale to zawsze tak jest i po pierwszej 300 zaczęły się loty po prostu już i drugiej zaczęły się loty pod wiaterek i 500 te pierwsze, także było dobrze, u mnie było bardzo dobrze. Prócz lotu na przykład było wyjściówki i były super do generalki, tylko no mówię, maraton lot. W tym roku typowanie mi nie wyszło, lot, który wygrałem w oddziale, w rejonie na 4 oddziały, tu Pinczów, Busko, Staszów i Kazimierza Wielka. Ja praktycznie wygrałem ten lot, a nie złapałem generalki, no bo to lot na szybkości tam 1700-800, no to ciężko jest to zrobić, no ale no cóż, no walczy się dalej, jest kategoria C. Lecimy dalej i MK jeszcze do zrobienia, do poprawienia, zobaczymy, może coś fajnego jeszcze w tym roku wyjdzie, no. Ogólnie jest dobrze, chciałby się zawsze lepiej, no. No dobra, i kończymy sezon loty gołębi dorosłych, a co z młodymi? Jak przygotowania do sezonu młodych? Młode, no to cóż, no młode są już tam poszczepione, wszystko jest porobione, na razie są bez żadnych kuracji. Mhm. Zacząłem treningi, dzisiaj był czwarty trening, już u mnie młodych były na 35 km, już wywiezione, dzisiaj czwarty raz. Nie odpadło jeszcze nic, bardzo fajnie, z dwóch pierwszych lotów nawet na drugi dzień wróciło po 3-4 ptaki. Jest dobrze, ale nie odpadło nic, czyli jest... Jest dobrze, no gąbki są zdrowe, na razie nie robiłem żadnych kuracji. Przyglądam się, wygląda to fajnie i będziemy się bawić. A karmienie, jaka karma? Dla młodych? To było dla młodych. Dla młodych, no to mówię o młodych jak chwilę, no to dla młodych to jak już te loty są takie, ta pogoda, jak jest po prostu taka już trochę gorąca, upały były, to trzeba bardzo lekko karmić, zaczynają się treningi również, to musi być karmienie bardzo lekko, bo no te gołąbki muszą być wylatane, a na karmie z grochami to można sobie narobić tylko problemów. Lekko karmić, nie przekarmiać gołębi i przykwaszać to trochę, no trzeba to czuć, patrzeć co jest, elektrolity. Wszystko trzeba po prostu mieć w jednym palcu. Odbił się gołąb, tak, tak, to jest gołąb z lotu. Drugi leci, drugi leci. Są gołębie. Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. No, roczna i ten dwulatek pierwszy. Tak. Carboni był pierwszy, to z maratonu, też raz się pierwszy. Dwulatek, bardzo dobrze za rocznego lata.
Nie, nie, nie. Także szybko bardzo to wychodzi dzisiaj wszystko. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się. Nie, nie, ja się spodziewałem gdzieś za pół godziny przynajmniej. Także bardzo szybko to wyszło. Idę właśnie, bo koledzy dzwonili, zobaczymy właśnie co tam wyjdzie, ale no dwa na raz praktycznie gołębi siadł. Także potem je pokażemy. Dość wysoka, z wiatrem to wyszło. Jest super. Dobrze. Tu jest pierwszy gołąbek, jest 12.59 i tu jest drugi 13.00. Także praktycznie dwa gołąbki. Samiczka jest, samczyk jest tu pierwszy, a samiczka tam w środku jest, przy samczyku. Chodź, tam jest druga. Także czekamy na pozostałe. Tutaj mają od razu po przylocie? Tutaj mają zrobione karmę, taką lekkostrawną z kukurydzą. Zamoczona była w siarze normalnej takiej od krowy. To wszystko wsiąkło, konopie, lekka strawna, słonecznik, wszystko tam, ostropest. A do picia? Do picia elektrolit z naturala i miód i cytrynka i ziółka, herbatka oczyszczająca. Także dzisiaj taki lot będzie szarpany, bo wyskok jest i też tak u kolegów widzę nie ma, nie sypią się gołębie, także takie będą wyszczały dzisiaj, no ale na starcie było czekane, nie było za bardzo pogody i to tak jest. Chodź. No typowano to. Chodź, 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 chodź. No nie było odlotu gołębi, bo widać, że są przerwy dłużej. Niby pogoda sprzyja, tak fajnie jest, ale... Ale lody zrwane, czyli nie było odejścia dobrego. Już tak od razu było. Gołębie były przeczekane troszkę, bo nie było dość zachmurane mocno i potem jest taki szarpany po prostu przylot. No ale co zrobić? W tym roku dużo takich lotów i cóż, gołąbki są, muszą radzić w każdej sytuacji. A ten trzeci gołąbek, co czego jest? To jest z takiej hurikanki córka, co moja była super lotniczka przez 5 lat. To są gołębie takie już bazowe u mnie też od paru lat. Ona też już typuje ją, zawsze taki gołąbek pewny. Dwuletnia samiczka. Także rozrzucone gołąbki nie ma, takie pojedyncze wystrzały są w oddziale. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Chodź, 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 chodź. Chodź. Chodź, chodź. Jeszcze mu mało, samczyk to. Chodź. Chodź. A to jeden, drugi poszedł. No ten 307. Dobry gołąbek. Lot, taki dziwny lot. Nie ma ciągu, tylko takie wyszczały są. No cały czas jest tak. Troszkę je zgoniło tak pod północny zachód, nie lecą, no tu niby kierunek mamy tak, tutaj troszeczkę są podepnięte do góry, ale nie ma takiego nalotu, tylko jest takie rwane wszystko, no ale co zrobić. Chodź. 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 Chodź.
Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. No, 6-letnia samica. Takie doświadczenie. Chodź. Ten typowo z kierunku. Samiczka. A. O, jest następny. No. Chodź. Halo? 7 jest teraz. No to były pierwsze, przed parę sekund przed pierwszą i przerwy 15 minut, dwa były naraz. Praktycznie. Teraz się ruszyły. Chodź, chodź. No teraz się ruszają, no dobra. Chodź. Następny już będzie chyba. Dwa będą. Chodź. 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 Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. 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 O, co tu jest? 4 naraz. Chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Chodź, chodź. 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 15 sztuk. 15 sztuk, no trochę się ruszyło, przerwy były, teraz był taki nalot. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Taki lot trochę porozrzucany, chociaż niektórzy mają po 2-3 gołębie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno są koledzy, którzy już nabili też, bo no, ci co lecą w czołówce, to tam sobie jakoś tam muszą poradzić. Jakby to nie było, no jest nas tutaj 4 w oddziale, którzy bijemy bardzo mocno. Praktycznie jest to wszystko, jesteśmy w 4 czy w 5 punktach. Od 1 do 4, także wszystko jest na styku. No. Także o wszystkim zawsze decyduje ostatni lot i walka jest do samego końca. A na ostatnim locie mamy znowu serię, już jest z 5-3, no to wtedy już jest, żeby trafić, no to też nie jest to łatwe. I zobaczymy jak ten lot dzisiaj wyjdzie. Aby strat nie było, nie jest źle. Także wiaterek jest dość mocny i gołąbki trochę pospychało, porzucało, ale no. Spodziewałem się gołąbków trochę później, były takie po prostu wystrzały, ale no nie jest źle, zobaczymy. Dzwonią koledzy, dowiem się jak tam idzie. Halo? Chodź, 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 chodź. Paweł 2 miał niedawno, nie? O. No a ostatnio Paweł też leciał dobrze, bo przecież miał tam zawsze serię, ostatnie z 2 lotów miał w 5 w oddziale serię, no. Aby strat nie było, to tak, no pogoda jest dobra. Zadzwonię tam na Kazimierze. O, tu następne lecą, o. Chodź. Jeden nie mój, ten z białymi piórkami, to nie mój. Chodź. Thank you.
Chodź. Jeszcze i mało. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Tak od początku powinny lecieć. To by było dobrze. Chodź. Dwadzieścia trzy sztuki. Także... O, 24 lecą teraz. I też tak, bo dzwoniłem na Kazimierze tam do Jakubasa, to też mówi, że tam narzekają, że nie ma porzuconej przerwy, właśnie porzucane wszystko i przerwy między gołębiami były duże takie. Wiatr zrobił swoje i na starcie też było, mówię, mocno pochmurno było, jednak tego odejście było poszarpane i to potem to wszystko wychodzi w locie, ale jest ogólnie jest dobrze, bo nie ma upału, nie ma nic, gołębie powinny być, także nie powinno być straty, jest najważniejsze, nie było strat. No, roczniak, także dobrze jest. Tylko te przerwy właśnie były, bo no taki lot wyszedł. Chodź, 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 chodź. O, poszły częściowo. Chodź. 25. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Ogólnie jest dobrze, no. Zapowiadało się gorzej. Jest dobrze, ale mimo wszystko lot taki porozrzucany troszkę, no. Już jest 13 lot, to te gołębie powinny równiej lecieć, ale... Ale aura robi swoje. Najważniejsze, jak mówię, zawsze by nie było strat i żeby zabawa dalej trwała. Także... U niektórych kolegów lepiej, niektórych gorzej, niektórzy dopiero po 4-6 sztuk, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Za parę minut będzie wiadomo, czy tak, jak już tak to, takie te naloty się skończą, czy tak jakoś tam, no, żeby nie było tych strat, ja dałem ich wszystkich 48, no to mu przepołowione jest, to jest, u mnie jest dobrze, według tak, niektórzy mają tak na razie nie za bardzo, no. Ale pogoda jest dobra, upałów nie ma, powinny się gołębie zlecieć i to jest najważniejsze. Chodź, Lalunia, chodź. Chodź, 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 gdzieś poszła, chodź tutaj. Tutaj, chodź, chodź tutaj, chodź. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Chodź tutaj, chodź, chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Tu wchodź, o tak. Chodź. No jesteśmy już praktycznie po locie, już te gołębie, które tam miały coś zdobyć, to zdobyły. Jest przepołowione, bo mam tam praktycznie 30 gołębi. Na włożonych było 48. O, lot taki no, dziwny, bo dziś jest aura taka, jak widać, startowane nowe gołąbki w kablo w koło Berlina. Spod chmurek i odlot był taki poszarpany. I potem przylot taki sam, no były dwa gołąbki, potem przerwy 15 minut, znowu takie kapania, ale potem był czas, że się ruszyło to po kilka gołębi naraz praktycznie. No, zawsze by się moje chciało lepiej, nie wiem jak to wyjdzie na listach. Na pewno będzie tak porzucany lot, bo widać było po przylocie, że gołębie będą wszędzie siadać. Bo i z Kazimierzy miałem telefon i ze Staszowa, to też mówię, takie będą wyższały przerwy. No ale mówię, chciałoby się zawsze lepiej, najważniejsze w tym wszystkim, żeby nie było strat. Mówię, 13 lot już powinien być na lot po mojemu równiejszy, ale jak to mówię, jaki start, taki lot i nie było dobrego odejścia, wiem. Poszarpane i czekali do 7.20 był start, bo było po prostu chmury, były niskie i wcześniej tam coś popadywało, także mówię, jeszcze jeden lot, już 937 km został, tak będziemy już te gołąbki przygotowywać
praktycznie już są przygotowane do tego lotu, bo i siara poszła, i wszystko, elektrolity. No właśnie, a jak wyglądało to przygotowanie tej gołębi? Jakby w czym pan powierzał, w jakich środkach, w czym przygotowanie gołębi? No to znaczy przygotowanie najważniejsze, ja uważam, zawsze jest karma. Karma jest najważniejsza, bo nie ma, no na drogi oddechowe dzisiaj nie podawałem nic, bo wiedziałem, że ten lot troszkę będzie tam spychać i tydzień temu miały, one były praktycznie tam na ziółkach, tylko podane, oczyszczone i na drogi oddechowe ziółka miały w środę. No i co tam, toliamin, jeden trening miały taki motywacyjny na 40 km w czwartek. I mocna karma, ja zawsze mocno karmię, bo uważam, że gołębie muszą dobrze jeść. I to są gołębie sportowe i trenują mi mocno cały tydzień. A jaką karmę dostają? Karma jest dla wdowców, tego ja mam, ja karmę, ja lecę na bajersie i na mrowcy. No i dodane to jest, no i słonecznik, konopia, dodawane takie tematy są, ale mówię, karma już musi być bardzo mocna, bo tu już mówię, tydzień w tydzień gołębie latają te same, praktycznie są same długie loty, tak jak mamy dzisiaj, tydzień temu był maraton, 750 km, teraz mamy 520 i znowu mamy 940, to są takie nakłady kilometrów duże, że tego musi szybko się regenerować i do przodu, no także tu nie ma czasu na zabawę, na jakieś tam dietki i jakieś tam ryże, pady. Kiedy dostają ostatni posiłek przed lotem? Na taki maraton? One praktycznie będą koszowane na maraton, jak są koszowane, to jedzą już ostatnie dni do woli, to już nie ma dosyta. To, że się mu, okay. Tak, dosyta muszą jeździć i dużo kukurydzy wtedy, bo węglowodany na lodu uważam potrzebne, kukurydza dobra, konkretna i tyle, no. Tu jest najważniejsze, żeby one chciały karmę pobierać, a mówię, środkami się lotów tu nie wygra. No, trzeba mieć wszystko pod ręką, bo chodzi o infekcje. Gołębie wiadomo, że piją po różnych kałużach, po rynnach. Jak te gołębie spóźnialskie, one gdzieś tam się napiją po różnych tam zbiornikach, ciekach wodnych i to trzeba, no, tym gołębiom coś podać, na jakieś tam na rzęsistka, na coli, bo to jest ważne. Tu oczyścić gołębie i doprowadzić do następnego lotu, no to jest ważne. Panie Artur, rozmawialiśmy już na temat gołębi młodych, co podajemy, kiedy i tak dalej, ale tu widzę, że przygotował pan kilka produktów, o których mógłby pan troszeczkę więcej opowiedzieć, jak dawkujemy. To jest takie tutaj odgrzewanie kotleta, bo kiedyś na jakimś filmie pan już opowiadał o tych produktach, ale myślę, że dla osób, które nie oglądały, możemy przypomnieć, jak to, po co postosujemy, dlaczego, jak dawkujemy. To mnie podstawą u mnie to jest ten Improver antifungal, to parę lat temu już było, to dużo na ten temat, to ja w tych saszetkach, tutaj są pudełka już starsze, jest to przesypywane, bo wychodzi to korzystniej po prostu. To jest Improver, dość taki kwaśny, to jest, chodzi o rzęsistek i bakterie coli. Czy to są stare opakowania, ale produkty tak, są... Tak, ja przesypuję z saszetek, bo wychodzi, mówię, biorę i to jest dość szczelne i to jest antifungal, no to jest praktycznie stosowane razem. Fungi, no to grzyby, wiadoma sprawa, to jest podawane teraz taką kurację. Moje gołębki jeszcze po prostu antybiotyków żadnych nie znają, młode. Praktycznie są po czterech treningach już, a jeszcze lecimy loty stare, no bo już nie ma się na co oglądać, bo za praktycznie miesiąc, już będą za 4 tygodnie, będzie lot konkursowy młodych, to trzeba to rozruszać wszystko. To co mówię, to jest taka baza, która jest robione takie oczyszczanie na grzyby i coli i rzęsistek. To są te rzeczy. Białko, no to tu mam akurat w kapsułkach, mam je w pudrze. Podawane jest gołąbkom w kapsułkach spóźnialskim, które się gołąbki spóźniają, po locie gołębie, które wrócą. Które się spóźnią, bo po prostu potem jak są mocno wyjechane, tak samo mówię, stare jak i młode, które są mocno z mięśnia zeszły, to chodzi do odbudowy szybkiej, nawet 2 razy na dzień po jednej kapsułce. Mówię, gołąbki, które są wyjechane maksymalnie. Jak tam lekko gołąb zejdzie z formy, po jednej tabletce dziennie przez 2 dni wystarczy i jest to efekt konkretny. I tutaj mamy, uważam, super sprawę, bo Tricoli Stop Power, tu jest w pudrze, a tu jest w kapsułkach również, to jest do ptaków, które się spóźniają, wiadomo, piją po różnych rynienkach, różnych tam kałużach i wtedy jest bakteria coli i rzęsistek. Mówię, ja to podaję w pudrze co 2-3 tygodnie, zależy jak to wygląda, jak sezon wygląda, gołębie widzę po gołębiach, kiedy im to potrzeba. Chodzi o, jeżeli jest intensywność, mówię, już taka tych lotów cięższych, gołębie w rynienkach, w kabinie, potem już loty są ciężkie, gdzie gołębie noclegi mają i wracają późno, wiadomo, one muszą gdzieś tam pić.
Także co 2-3 tygodnie podaję w pudrze, a gołębiom spóźnialskim, które spóźniają, no to od razu jest po 2 tabletki, czyli jedna rano lub wieczorem i rano podana i załatwia sprawę. 2 tabletki uważam załatwiają sprawę gołębiom, które są spóźnione, które piły tam, no wiadomo, wodę w jakimś tam takich zanieczyszczeniach. I to jest podstawa, to jest u mnie tak samo na młode, jak i na stare, podstawowe sprawy i ja tylko dzisiaj to przypominam, bo to jest podawane, staram się na tym polecieć. Będę tylko kurację robił na drogi oddechowe jakimś tam ornikiem, no to mówię, zrobię to firmy, nie muszę o firmach mówić, bo środków na drogi oddechowe jest dużo firm. Coś trzeba podać, zrobić kurację, bo mówię, u mnie jeszcze gołąbki nie znają młode żadnych kuracji, jedynie tuty, ale to nie są antybiotyki, nie są, to jest oczyszczenie. Na razie u mnie są młode, na takiej karmie staram się, jest karma dość lekka, groszków jest śladowo, niedużo, jest dużo ostropestu, troszkę słonecznika, płatki, kukurydza to też również śladowo. Karma lekka, bo teraz są, mówię, temperatury są dosyć takie już wyższe, także trzeba troszkę gołąbki tam, żeby miały karmę lekkostrawną. Najważniejsza lekka strawna i treningi. I cóż, często zakwaszać. Tu też są bardzo, to są kwaśne rzeczy. Tak samo improver jest kwaśny dosyć, czy trikoli. Dlatego uważam, że to trzyma gołąbki tak od bakterii z dala. To mi się sprawdza, bo podaję to 6. rok. Wszystko jest dobrze, no to tego się trzyma. Czyli produkty spieżą z Vitality 6 lat już? Tak. A zapytam inaczej, czy widział Pan różnicę w momencie, kiedy Pan zaczął stosować Vitality? Była jakaś różnica? To znaczy, to tak, ja powiem tak, to ktoś tam do czegoś musi przekonać, bo tych środków na rynek, tych firm weszło dużo. Mhm. I ja tam no też różne, człowiek tam się po prostu no doświadcza różnych środków, ale ja tam akurat kolega Łukasz Witek ze Staszowa stosował to przede mną. No polecił mi to. Tak, polecił mi to, żebym sobie spróbował, no i zacząłem i tak to idzie. Także jestem zadowolony, a jak już coś mam sprawdzone, tego się trzymam. Chociaż mówię, elektrolity, czy tam Belgasol, czy Belgasol, toliamin, no to są sprawy też, które trzeba podać, witaminy z grupy B, B-kompleks jakiś tam, B12, wiadoma sprawa, przychodzą loty ciężkie, mocne karmy wtedy na maratony, 500-ki. Ale mówię, sezon na stare był no dziwny, bo część lotów było pod wiatr, teraz dużo z wiatrem. No spodziewałem się dzisiaj gołąbków też po gdzieś 7 godzin, 7 z hakiem były gołębie 6 godzin, 6,5 godziny, no praktycznie się już pokazywały pierwsze i wyszczały takie, no bo to mówię, sezon jest dziwny, różny, no ale cóż, no to co jest, jaka aura jest, to trzeba lecieć i najważniejsze, żeby loty kończyć, a wynik albo wyjdzie, albo nie zawsze się uda, no bo mówię, to dużo zależy wyniki od aury, jeżeli gołębie są, pokażą się wszystkie z kierunku, dzisiaj były trochę przedmuchane na północ, jeżeli się pokażą z kierunku, a jest taki lot intensywny dosyć, jest rzędem, tak, ale jeżeli jest tak jak dzisiaj, gdzie są wyszczały gołąbków, no ciężej o gołębie, które mają powtarzać te loty, no ale mówię, to do każdego jest podobnie i komuś wynik w Polsce wyjdzie, komuś nie wyjdzie, aby była dobra zabawa i atmosfera między hodowcami dobra, to jest najważniejsze. To ja pamiętam, jeszcze zapytam na koniec, bo taki temat, który najczęściej hodowców interesuje, to też słyszę posła, które dzwonią tam do nas do sklepu, temat adeno na młodych, bo to jest takie co roku odgrzewanie właśnie kotleta, wiele osób ten temat porusza. Jak Pan sobie radzi z adeną? No bo wiem, że w Pana hodowli adeno jest... Nie ma. I jak właśnie Pan, Panie Darku, sobie radzi z adeno? Albo jak zapobiega, żeby nie było? Adeno to ja uważam, że to jest choroba, no, choroba gołębi, która występuje przy jak pokazują się, no pierwsze przychodzą upały, gorączka przychodzi i to już zaczyna gołąb po prostu reagować. Musi być bardzo wtedy lekka karma, gołębie trzeba troszkę przygłodzić, karmić lekko bardzo. Główny problem adeno to karma? Główny to jest trawienie, bo to są niestrawności, to jest, mówię, przy gorączkach dużych i jeżeli ktoś karmi grubo, po prostu grochami, to są niestrawności i zaczyna się problem. Czy karma zalega w jelitach? Tak, zaczyna się problem i wtedy należy dawać karmę bardzo lekkostrawną, ryże, pady, płatki, tak tu umie groszków, to tu jest śladowo, chociaż są już teraz dni chłodniejsze, tak dostały dzisiaj. Jest urobione bez groszków, jeżeli jest tak jak dzisiaj, było chłodniej rano, troszeczkę groszków jest dorzucone, ale najważniejsze to jest, mówię, to jest karma bardzo lekkostrawna,
żeby gołębki szybciej strawiały i nie przekarmiać gołębi. I musi być woda octana, przykwaszona troszkę. I mówię, środki podawać takie bardziej na trawienie, czy gastrocyt podać, czy podać na przykład trikoli, czy improver, to są gorzkie rzeczy. Gołębiom to nie przeszkadza, a trawienie jest bardzo dobre i to nie mam problemów z tym. Ja tu praktycznie to mieszkam kilkanaście lat, to takie pojedyncze sztuki gdzieś coś było, ale z adeno się jeszcze tam dotknąłem na początku, jak to powstawało kilkanaście lat temu, może z 18, 17 to były początki, no to potrafiło mi stado tam dosyć mocno przeczepać. I, no i gdzieś tam się kogoś słuchało, własne doświadczenia i mam spokój z tym, mówię. To i gołąbki, jeżeli są upały, nie wypuszczać, nie trenować wtedy ich, nie przemęczać, na gorąco ich nie wywozić, za chłodu wszystko. Jak jest gorąco, niech one sobie leżą, dać kompanię, a nie pod wolierami gdzieś. Ja woliery nie mam, bo mam młode tam u góry, ale mają ten pomost, tam mają kompanię, leżą. Bo młode będą tam na górze. Tak, tam są młode na górze i mówię, na tym podeście, tam na pomoście, one tam mają kompanię, wanienki, leżą sobie, a nie ganiać gołębi na siłę, nie męczyć, nie wywozić w upały i jest bardzo dobrze, no. Bo mówię, przemęczanie, na siłę jakieś tam gołębie ruszanie, bo loty niedługo, a wiadomo, teraz jest sezon taki, że czas taki, że no, temperatury są wyższe. Także z rana nad gołąbkami popracować, jeżeli kto ma wywieźć, to musi to zrobić bardzo wcześnie, a kto śpi długo, no to potem o 8, 9 już jest ciepło i po wszystkim. Ja dzisiaj stałem po 5, przed 5 praktycznie po to, żeby gołębie młode wywieźć. One dzisiaj niedziela były wywiezione czwarty raz. Czyli mimo, że dzisiaj były loty, to gołębie młode były na treningu. No tak, bo loty były dłuższe, czy setki były, ale ja byłem na praktycznie po 6 już moje gołębie były wypuszczane. No 15 czy 20 po 6. One były na 7 w domu. Tu jeszcze przelotu w tym czasie nie ma. No, kolejne gołąbki lądują. Także trzeba myśleć i mówię, no jakby tu wywiózł teraz, już zaczyna też przygrzewać, no to wiadomo, te gorączki, w tej gorączce to gołąbki, o trzy gołębie w ciągu, w momencie się zlatują, także stradnie powinno być to najważniejsze. Jeszcze jeden. Także najważniejsze to trzeba myśleć, mówię, gołębie lepiej przygłodzić niż przekarmić i uważać na temperaturę. Nie przemęczać gołębi w temperaturach, mówię, nie trenować na siłę, nic nie robić i będzie dobrze. O, tu jest młody jakiś przyleciał. Przyciągnęły coś z terenu. Chodź. Tak. Chodź. O, ty już dało gazu, leży. A się biedna wyłożyła. No, jesteśmy po locie, jest około 40 gołąbków, gołębie dolatują dosyć dobrze, także nie będzie źle, to jest najważniejsze, mówię, aby nie było strat. Także lot okazał się takim dosyć szybki, tamte pierwsze gołębie, ale nierówny. Były takie, można powiedzieć, wyższały i doloty takie dosyć, tak, no mówię, pierwsze gołębie były naraz dwa i 15 minut przerwy, dopiero potem to się zaczęło ruszać trochę, chociaż mówię, no... Myślałem, że lot będzie troszkę taki wolniejszy i gołębie przyjdą z kierunku. Jednak one były bardziej z północy, ze wschodu niektóre, no i z kierunku też coś było. Także no nieźle, zawsze chciało się lepiej. No. Może odpowiedziarku wejdziemy do gołębika, pokażemy, tak, proszę jak bardzo. Te gołębie wyglądają. Praktycznie wszystkie gołąbki, które były w locie. Widać, że tam po nich jeszcze trudy trochę, ale to normalna rzecz. Chodź. Także tyle, nie będziemy im przeszkadzać, nie odpoczywają. No, teraz za tydzień, mówię, za tydzień jest lot. Muszę samiczkę jedną wziąć, chodź. Bo tu jeden samczyk, chodź. Mam dwie samiczki, chodź. O, teraz kolejna, drugą samiczkę.
Także no już o, trawkę jakąś przyciągły, gołąbki. Musiały się gdzieś napić. Jest dobrze, mówię, zawsze chciałoby się lepiej. Tutaj druga połówka wygląda tak. Najważniejsze, żeby gołąbki doszły do siebie. A już nie wyglądają źle, także najważniejsze. Tu jest samiczka od Bożeny Paluch. Ona z Brukseli mi siadła. Pierwsza była w oddziele. Samiczka 5-letnia. Pozdrowienia dla paluchów z Bielska. Także, no mówię, gołąbki dojdą szybko do siebie. Dostały elektrolit, karma, lekkostrawna, słonecznik, konopie, ostropest. Także mają co chcą dochodzić do siebie i ostatni lot i też będą miały zasłużone wakacje. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich hodowców. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka dla wszystkich, no i przyjemnego wypoczynku i przede wszystkim dużo zdrowia i uśmiechu. Kolejny gołąbek właśnie przyleciał. Także najważniejsze to jest, mówię, dobra zabawa i atmosfera między hodowcami. Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.